Lata 70. XX wieku uważane były za złote czasy lotnictwa pasażerskiego. Podróżujący nie podlegali skomplikowanej kontroli bezpieczeństwa i skrupulatnej odprawie bagażowej. Należało jedynie kupić bilet, wsiąść na pokład maszyny i cierpliwie czekać na dotarcie do celu. W takich okolicznościach w USA zdarzyła się jedyna jak dotąd nierozwiązana sprawa uprowadzenia samolotu. Porywacz po otrzymaniu okupu wyskoczył z pokładu w ciemną, burzową noc. Opowiem ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem ci historię. Wszystko zaczyna się 24 listopada 71 roku. To dzień przed amerykańskim świętem Dziękczynienia. Na lotniskach w całym kraju panuje wzmożony ruch. Podróżni chcą jak najszybciej dotrzeć do domów, by rozpocząć świętowanie. Lot numer 305 z Portland do Seattle obsługiwany jest przez linie lotnicze Northwest Orient. Jeden z biletów na rejs zakupił około 40-letni mężczyzna, przedstawiający się jako Dan Cooper. Ma około 180 cm wzrostu. Ubrany jest w czarny długi płaszcz, ciemny garnitur i starannie wyprasowaną białą koszulę. Do tego czarny krawat ze spinką z masy perłowej. Spojrzenie dżentelmena ukryte jest za ciemnymi okularami. W ręku trzyma aktówkę. Mężczyzna wygląda jak typowy biznesmen w podróży służbowej. Lot 305 to jedna z najkrótszych tras, jaką obsługują linie Northwest Orient. Przy sprzyjających warunkach pogodowych samolot powinien dotrzeć do celu w pół godziny. Odległość dzieląca Portland i Seattle to około 280 km. Dan Cooper płaci za bilet niecałe $19. Zajmuje miejsce numer 18E na tyłach samolotu. Boeing 727 wypełniony jest jedynie w 30%. Podróżuje nim łącznie 36 pasażerów. Mężczyzna z aktówką nie wzbudza żadnych podejrzeń. Z lewej strony za jego siedzeniem, tuż obok drzwi do tylnych schodów samolotu, znajduje się stewardessa Florence Schaffner. Czekając na start, Cooper zamawia drinka. Chwilę po starcie prosi do siebie Schaffner i wręcza jej wiadomość zapisaną na kartce papieru. Początkowo stewardessa niezbyt przejmuje się treścią listu. Jest przekonana, że kolejny podróżujący z nią flirtuje i zapisał na kartce swój numer telefonu. Takie sytuacje wielokrotnie zdarzały się kobiecie. Florence Schaffner chowa więc notatkę do kieszeni. Cooper, niewiele myśląc, zwraca się do niej takimi słowami. Lepiej niech pani rzuci na to okiem. Zaintrygowana stewardessa odczytuje liścik. Wiadomość sporządzona dużymi literami i równym pismem brzmi następująco. Mam przy sobie bombę i użyję jej w razie konieczności. Chciałbym, żeby pani usiadła przy mnie. Zostaliście porwani. Notatka zawiera także precyzyjne instrukcje co do okupu, jakiego żąda porywacz. Ma dostać $200,000 w nieoznakowanych banknotach i 4 zestawy spadochronów, 2 główne oraz 2 awaryjne. Okup należy przekazać, gdy samolot wyląduje na lotnisku Tacoma w Seattle. W przeciwnym wypadku ładunek zostanie zdetonowany. Schaffner chce się upewnić, że Cooper nie blefuje. Na jej prośbę porywacz otwiera swoją walizkę. Stewardessa zezna później, że zobaczyła w aktówce coś przypominającego baterię, 8 innych mniejszych podłużnych przedmiotów oraz zwój kabli. Przerażona kobieta przechodzi do kokpitu i informuje o żądaniach porywacza. Pilot William Scott natychmiast kontaktuje się z lotniskiem Tacoma w Seattle. O kryzysowej sytuacji na pokładzie Boeinga 727 zostaje błyskawicznie powiadomiona policja oraz FBI.
W tamtych latach FBI doradzało, jak negocjować z porywaczami, ale ostateczna decyzja co do zapłaty okupu należała i tak do zarządu linii lotniczych. Prezes Northwest Orient Airlines zalecił załodze feralnego lotu pełną współpracę z porywaczem oraz deklaruje gotowość do spełnienia wszystkich jego żądań. Cooper żąda, aby pilot samolotu wstrzymał się z lądowaniem do momentu, gdy pieniądze i spadochrony dotrą na lotnisko. Tajemniczy mężczyzna sprawia przy tym wrażenie spokojnego i zrelaksowanego. Nieśpiesznie popija zamówionego drinka i pali papierosy. Kapitan Scott, aby zapobiec panice na pokładzie, informuje, że z przyczyn technicznych lądowanie nieco się opóźni. Samolot krąży ponad 2 godziny nad zatoką Puget Sound. W tym samym czasie na ziemi trwają gorączkowe przygotowania do spełnienia warunków, jakie postawił porywacz. Na pasie lotniska pojawiają się samoloty służb ratunkowych. FBI odbiera z wielu banków w Seattle 10 tysięcy nieoznakowanych 20-dolarowych banknotów. Służby decydują się wręczyć Cooperowi egzemplarze wydrukowane w większości w 1969 roku o numerach seryjnych zaczynających się na literę L. 20-dolarówki wyemitowane przez Bank Rezerwy Federalnej San Francisco zostały przepuszczone przez urządzenie rejestrujące numery seryjne. Funkcjonariusze liczą, że w ten sposób uda im się namierzyć pieniądze, które prędzej czy później zacznie wydawać Cooper. Początkowo planowano przywieźć porywaczowi spadochrony wojskowe z bazy sił powietrznych McCord. Dan Cooper chce jednak egzemplarze cywilne. Agenci federalni zastanawiają się, po co mężczyźnie aż 4 spadochrony. Spekulują, czy wśród pasażerów lotu 305 są jacyś jego wspólnicy. W końcu odpowiedni sprzęt został pozyskany z miejscowej szkoły spadochroniarskiej. Cooper instruuje pilota Boeinga, aby ten podkołował samolot do odległej części pasa startowego oraz przyciemnił światła w kabinie. Taki zabieg ma uniemożliwić policyjnym snajperom oddanie celnego strzału. Po jakimś czasie kontrola ruchu lotniczego zostaje powiadomiona o kolejnym żądaniu tajemniczego porywacza. Pieniądze i spadochrony ma dostarczyć jedna osoba. Samolot ląduje w Seattle o godzinie 17:39. Miejscowy kierownik linii lotniczych wręcza spadochrony i plecak z pieniędzmi stewardesie Tinie Maclow, stojącej na schodach wysuwanych z ogona samolotu. Pakunek pełen dolarów jest dość ciężki, waży około 10 kg. Podczas niezbędnego tankowania samolotu urzędnik Federalnej Administracji Lotnictwa prosi Coopera o zgodę na wejście na pokład. Ten jednak zdecydowanie odmawia. Jego podejrzenia wzbudza też zbyt długie w jego opinii napełnianie zbiorników paliwa. Grozi, że wysadzi samolot. Dlatego mechanicy starają się przyspieszyć cały proces. Po sprawdzeniu zawartości plecaka, Cooper zgadza się na uwolnienie wszystkich pasażerów oraz części załogi. Na pokładzie pozostają kapitan William Scott, pierwszy oficer Bob Ratachak, mechanik pokładowy Anderson oraz stewardessa Tina Maclow. Rozpoczynają się burzliwe dyskusje z porywaczem na temat dalszego lotu. Dan Cooper każe załodze wystartować o 19:40 i lecieć do Meksyku z prędkością 170 węzłów, około 320 km na godzinę. Chce, aby samolot poruszał się na wysokości nie większej niż 3000 metrów, czyli zdecydowanie poniżej normalnej wysokości przelotowej, z wysuniętym podwoziem i klapami w pozycji 15 stopni. Bob Ratachak ocenił, że przy parametrach proponowanych przez porywacza zbiorniki paliwa maszyny zostaną opróżnione już po 1000 mil. Cooper zgadza się na międzylądowanie w Reno, stan Nevada, aby uzupełnić zapasy paliwa. Porywacz kieruje do kapitana Scotta kolejny postulat.
Chce, aby podczas lotu kabina pasażerska nie była szczelnie zamknięta. Pozwoli to uniknąć gwałtownego przepływu powietrza przy próbie opuszczenia samolotu. Cooper chce także, aby tylne schody samolotu pozostały otwarte. Załoga odmawia ze względów bezpieczeństwa. Ku zdumieniu pilotów, Dan Cooper twierdzi, że schody otworzy sam, gdy Boeing 727 będzie w powietrzu. Gwałtowne opady deszczu i szalejąca burza z piorunami sprawiały, że był to wyjątkowo trudny lot. Za Boeingiem 727 podążają dwa myśliwce F-106. Niestety pilotom ponaddźwiękowych maszyn trudno jest lecieć z tak niewielką prędkością. Stewardessa Tina Maglow pomaga porywaczowi otworzyć drzwi, które prowadzą do schodów z tyłu samolotu. Przerażona kobieta obawia się, że Cooper wypchnie ją za chwilę z pokładu Boeinga. Tymczasem porywacz chce pozostać sam w kabinie pasażerskiej. Stewardessa zostaje odesłana do kokpitu. Od tej pory Cooper kontaktuje się z załogą wyłącznie za pomocą łączności pokładowej. Tina Maglow, zanim odejdzie, zdoła jeszcze zauważyć kątem oka, jak Dan Cooper owija się liną wokół pasa. Kobieta przypuszcza, że porywacz będzie chciał przywiązać do siebie pakunek z pieniędzmi. Niedługo później załoga zauważa świecącą się kontrolkę wskazującą uruchomienie mechanizmu schodów ogonowych. W używanych w tamtych latach systemach nie stosowano zabezpieczeń kontrolujących otwieranie tylnych schodów. Zatem nic nie stało na przeszkodzie, aby wysunąć je podczas lotu. Załoga obawia się, że Cooper, zanim wyskoczy, zdetonuje bombę w samolocie. Kapitan pyta przestępcę, czy może coś dla niego zrobić. W odpowiedzi słyszy krótkie i stanowcze – nie. Kilkanaście minut po godzinie 20:00 załoga dostrzega zmianę ciśnienia w kabinie. Ponad pół godziny po starcie Boeinga w Seattle, Dan Cooper opuszcza schody i przepada bez wieści. Z powodu fatalnych warunków pogodowych wojskowe myśliwce nie zdołały uchwycić dokładnego momentu oraz miejsca skoku Coopera. Według FBI porywacz opuścił pokład około 20:13 w południowo-zachodniej części stanu Waszyngton. Około 22:15 Boeing 727 bezpiecznie ląduje w mieście Reno. Schody wloką się po pasie startowym. Nie zostały zaprojektowane do użycia w powietrzu i można było je zamknąć dopiero po wylądowaniu. Lotnisko jest otoczone przez FBI i policję. Agenci dokładnie przeszukują każdy zakamarek samolotu. Na pokładzie pozostało wiele odcisków palców. Brakowało jednak 100% pewności, że należą one do Dana Coopera. Znaleziono także krawat ze spinką oraz dwa spadochrony, których nie zabrał porywacz. Zlokalizowano również kilka niedopałków papierosów. Wraz z przestępcą zniknęła jego walizka i oczywiście torba z okupem. Rozpoczyna się śledztwo o kryptonimie Norjak, które wiele lat później FBI określi jako jedno z najdłuższych i najbardziej wyczerpujących dochodzeń w historii. Na podstawie zeznań pasażerów oraz personelu pokładowego zostaje sporządzony portret pamięciowy porywacza. Przez kilka kolejnych miesięcy FBI i żołnierze US Army prowadzą skrupulatne przeszukania strefy, w której mógł wylądować Cooper. Tajemniczy mężczyzna zdawał się dobrze znać okolice Seattle. Świadczy o tym fakt, że rozpoznał miasto Tacoma z powietrza, gdy Boeing okrążał zatokę Puget Sound. Wiedział także, gdzie znajduje się baza sił powietrznych McCord. FBI początkowo zakłada więc, że Cooper miał wojskowe doświadczenie. Ze względu na jego precyzyjne wypowiedzi dotyczące działania samolotu oraz orientację na trasie lotu Boeinga, agenci przypuszczają, że mógł być weteranem amerykańskich sił powietrznych. Jednak który doświadczony wojskowy zdecydowałby się na tak niebezpieczny skok, kiedy dookoła szalała burza z piorunami, a widoczność była bliska zeru? Dodatkowo doszło do pomyłki podczas organizowania spadochronów, które przekazano Cooperowi. Jeden z dwóch rezerwowych egzemplarzy był atrapą, wykorzystywaną do ćwiczeń w szkołach lotnictwa.
Spadochron ten nie został odnaleziony podczas przeszukania Boeinga w Reno. Cooper prawdopodobnie nie zauważył tej pomyłki. Zdaniem agentów, doświadczony skoczek rozpoznałby, że taki egzemplarz nie nadaje się do użytku. Również tożsamość porywacza wzbudza wątpliwości FBI. Próbują ustalić, czy dane, pod którymi figurował tajemniczy pasażer, mają jakieś znaczenie. Analizując policyjną bazę danych, śledczy docierają do mężczyzny z Oregonu o nazwisku Cooper. Był notowany za drobne kradzieże. Szybko jednak ustalono, że nie miał nic wspólnego z porwaniem Boeinga. Dziennikarz lokalnej gazety James Long omyłkowo nazwał porywacza DB Cooperem. Ten drobny błąd później powtórzono i utrwalono w mediach ogólnokrajowych. Spekulacje dotyczące narodowości i prawdziwej tożsamości zuchwałego przestępcy nie ustawały. Agenci federalni zaczęli przypuszczać, że Cooper to jedynie pseudonim, pod jakim ukrył się zagadkowy pasażer. FBI odkrywa, że nazwisko może wywodzić się od popularnej belgijskiej serii komiksów, wydawanej w języku francuskim. Tytułowym bohaterem tych opowieści jest pilot Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych, Dan Cooper. Bierze on udział w wielu heroicznych misjach. Komiksy te nigdy nie zostały przetłumaczone na język angielski. Spekulowano zatem, że przestępca zetknął się z nimi, odbywając służbę wojskową w Europie. Mógł mieć także powiązania z Kanadą, gdzie jednym z języków urzędowych jest właśnie francuski. Nie udało się jednak odnaleźć mocnych dowodów na poparcie tej teorii. Ralph Himmelsbach, emerytowany agent FBI, twierdził, że oszuści i inni przestępcy, którzy kradną duże sumy pieniędzy, prawie zawsze decydują się na to, bo pilnie potrzebują gotówki. Sytuacja ekonomiczna takich ludzi zazwyczaj jest fatalna. Przeszukanie bazy osób zaginionych także nie przynosi odpowiedzi na pytanie o tożsamość porywacza. W weekend Święta Dziękczynienia nikt nie zgłosił zaginięcia osoby odpowiadającej rysopisowi poszukiwanego. Znając numery seryjne banknotów przekazanych Cooperowi, FBI próbuje namierzyć gotówkę z okupu. Śledczy sprawdzają każdą, nawet pozornie błahą wskazówkę, związaną z potencjalnym miejscem pobytu przestępcy. Ich ogromne wysiłki okazują się jednak daremne. Detektywi nie wierzyli, że ktokolwiek mógłby przeżyć skok z samolotu w środku nocy przy gwałtownej burzy i bardzo niskiej temperaturze. Ale nie odnaleziono ciała porywacza. Wyglądało to tak, jakby Dan Cooper dosłownie rozpłynął się w powietrzu. Nadzieja na potencjalny przełom w tej zagadkowej sprawie nadchodzi niemal 6 lat później. W 1978 roku myśliwy natrafia na plastikową tablicę z instrukcją opuszczania schodów znajdujących się w tylnej części samolotu. Niecodzienne znalezisko odkryto w Górach Kaskadowych, jakieś 15 km na zachód od wulkanu Mount St. Helens w stanie Waszyngton. Była to trasa lotu uprowadzonego Boeinga. Mimo intensywnych badań instrukcji, ten trop nie doprowadził śledczych do rozwiązania zagadki. Udało się jedynie potwierdzić, że tablica pochodziła z Boeinga 727-100, a więc dokładnie tego samego modelu, z którego wyskoczył Cooper. Instrukcja prawdopodobnie oderwała się od maszyny na skutek gwałtownych podmuchów wiatru. Zagadkowe odkrycie podsyciło zainteresowanie historią lotu numer 305 i posłużyło za inspirację do stworzenia filmu pod tytułem W poszukiwaniu DB Coopera z 1981 roku. Mimo braku postępu w śledztwie, FBI w dalszym ciągu sprawdza każdą nową wskazówkę. Kolejny trop pojawia się w lutym 1980 roku. Na policję zgłaszają się rodzice 8-letniego Briana Ingrama. Relacjonują, jak całą rodziną spędzali wakacje w okolicy plaży Tenabar nad rzeką Columbia, niedaleko Vancouver w stanie Waszyngton. Brian przygotowywał się do ogniska, które chciał rozpalić wraz ze swoim wujkiem. W tym celu rozgarniał piasek nad brzegiem rzeki. Wtedy natrafił na paczki zwiniętych w rulon banknotów.
Rodzice chłopca przekazali znalezisko lokalnej policji. Łączna wartość gotówki wyniosła $5,800. Badania przeprowadzone przez FBI potwierdziły, że są to pieniądze z okupu Dana Coopera. Numery seryjne banknotów zgadzały się z tymi zarejestrowanymi niemal 9 lat wcześniej. W jednym z rulonów brakowało 10 20-dolarówek. Gotówka uległa częściowemu zniszczeniu z powodu długotrwałego działania wilgoci. Jednak gumki, którymi związano banknoty, znajdowały się w dobrym stanie. Zaangażowany do sprawy wybitny geolog dr Leonard Palmer próbował wyjaśnić zagadkę znaleziska Stenabar. Między rokiem 71, kiedy porwano Boeinga, a 1980, gdy odkryto banknoty, regulowano koryto rzeki Columbia. W 1974 roku, na skutek prowadzonych prac inżynieryjnych, do Tenabar transportowano duże ładunki piasku. Dr Palmer w oficjalnym raporcie dowodził, że pieniądze znaleziono w górnej warstwie przywiezionego piasku. Nie udało się precyzyjnie ustalić, jak długo banknoty leżały na plaży. Niektórzy pasjonaci sprawy D.B. Coopera uważają, że to sam porywacz podrzucił część okupu, aby zmylić śledczych. Agent federalny Larry Carr tak skomentował badania odnalezionej gotówki. Nie ma żadnego konkretnego dowodu na to, aby kategorycznie stwierdzić lub zaprzeczyć, że banknoty odkryte na plaży Tenabar znalazły się tam za sprawą działań człowieka. Jeżeli nie człowiek jest odpowiedzialny za jej transport, musiały się dostać tam siłą natury. Sądząc po położeniu oraz stanie odnalezionych banknotów, można jedynie przypuszczać, że przechowywano je w dobrych warunkach, zanim dotarły na brzeg rzeki. FBI przypuszczało, że Cooper mógł zgubić część gotówki podczas lądowania lub ucieczki. Ameryka latami żyła sprawą D.B. Coopera, historią, w której nic nie było jasne. Szanse na rozwiązanie tej trudnej zagadki malały z każdym kolejnym rokiem. Linie Northwest Orient wyznaczyły nagrodę w wysokości $25,000 za informacje, które przyczynią się do ujęcia porywacza. Wizja dużej gotówki rozpaliła wyobraźnię Amerykanów. Do służb napływało tysiące listów wskazujących domniemanych sprawców tej głośnej sprawy. FBI na podstawie zebranych informacji wytypowało ponad 800 podejrzanych. Dwa nazwiska, Richard Floyd McCoy Jr. oraz Robert Rackstraw, budziły szczególne emocje. Richard Floyd McCoy Jr. to weteran wojenny. Dwukrotnie przebywał na misji w Wietnamie. Podczas drugiego pobytu w Azji był pilotem śmigłowca, miał więc duże doświadczenie związane z lotnictwem. Po zakończeniu służby wojskowej pełnił funkcję chorążego w Gwardii Narodowej stanu Utah. Jednak nie tylko jego wojskowa przeszłość zwróciła uwagę służb. McCoy w kwietniu 72 roku dokonał brawurowego porwania samolotu, łudząco podobnego do sprawy D.B. Coopera. Mężczyzna wsiadł na pokład Boeinga 727 w Denver. Groził, że ma przy sobie broń palną i granat. Zażądał 4 spadochronów i $500,000. Okup przekazano na międzynarodowym lotnisku w San Francisco. Po ponownym starcie maszyny, McCoy wyskoczył z samolotu w okolicach miasta Provo. Popełnił jednak kilka błędów. Jego odciski palców zabezpieczono na gazetach, które czytał podczas lotu. Na pokładzie znaleziono również odręcznie spisany plan porwania maszyny. Śledztwo wykazało, że McCoy groził załodze Boeinga nienaładowanym pistoletem i atrapą granatu. Przestępca nie cieszył się długowolnością. Aresztowano go już kilka tygodni później. W jego mieszkaniu znaleziono pieniądze z okupu. Za to spektakularne przestępstwo porywacza skazano na 45 lat pozbawienia wolności. Ale już w 1974 roku wraz z grupą wspólników McCoy zdołał uciec z więzienia. Odnaleziono go po kilku miesiącach w Virginia Beach, gdzie został zastrzelony podczas pościgu. Mężczyzna nigdy nie przyznał się, że jest D.B. Cooperem. Dowody wskazują na to, że w dniu pamiętnego lotu 305 był w zupełnie innym miejscu.
Przez długie lata głównym podejrzanym był Robert Rackstraw. Urodzony w Ohio mężczyzna miał barwny życiorys. Nie brakowało w nim zaskakujących zwrotów akcji. Porzucił naukę na rzecz kariery wojskowej. Był spadochroniarzem, specjalistą od materiałów wybuchowych i operacji taktycznych. Brał udział w wojnie w Wietnamie. W 1971 roku z powodu licznych wykroczeń został wydalony ze służby. Dopuścił się m.in. fałszowania dokumentacji, nielegalnego handlu materiałami wybuchowymi, a także wystawiania podrobionych czeków. Po utracie posady w armii zajmował się różnymi rzeczami. Został prywatnym instruktorem nurkowania, a następnie pilotem samolotów w Iranie. Wkrótce wszedł w konflikt z prawem. Władze USA zatrzymały go pod zarzutem kradzieży materiałów wybuchowych. Szybko do listy kryminalnych zarzutów dołącza przestępstwo najcięższego kalibru. Robert został oskarżony o zabójstwo ojczyma, trzeciego męża swojej matki, Filipa Rockstrowa. Okoliczności morderstwa nie są do końca jasne. Kilka lat przed śmiercią ojczym wraz z przybranym synem założyli wspólny biznes, dokładnie firmę budowlaną w Valley Springs. Interesy szły całkiem nieźle, aż do momentu, kiedy Philip Rackstraw zorientował się, że jego pasierb okrada klientów. Niedługo później starszy ze wspólników zapadł się pod ziemię. Brat Filipa zgłosił zaginięcie na policji. Robert, pytany o miejsce pobytu swojego ojczyma, odpowiada, że ten poleciał odpocząć na Hawaje. Rzeczywistość była zupełnie inna. Śledztwo wykazało, że Philip Rackstraw został zastrzelony. Kula trafiła go w tył głowy. Głównym podejrzanym stał się oczywiście Robert. Na salę sądową w dniu rozprawy wjechał na wózku inwalidzkim. Przekonywał wszystkich, że jest zasłużonym dla kraju weteranem wojennym. Pokazał liczne odznaczenia wojskowe, z których większość, jak się później okazało, była fałszywa. Wygłosił emocjonalną przemowę na temat swojego drogiego ojczyma. Zaznaczył, że znajdzie tego, kto odpowiada za to zabójstwo. Ława przysięgłych, wzruszona postawą Roberta Rockstrowa, uznaje, że jest niewinny. Pomimo prawomocnego wyroku, siostra zamordowanego nadal uważała, że to właśnie pasierb zabił ojczyma, aby uniknąć odpowiedzialności za przekręty w firmie. Podobnego zdania była eksmałżonka weterana wojennego. Dodajmy, że w jego kartotece odnotowano przypadki przemocy domowej. Wkrótce po uniewinnieniu Rackstraw próbował sfingować własną śmierć. Rozbił wypożyczoną awionetkę nad zatoką Monterey. Kilka miesięcy później śledczy znajdują go całego i zdrowego. Usłyszał wówczas kolejne zarzuty i trafił na ponad 2 lata do więzienia. Istnieje wiele podobieństw pomiędzy D.B. Cooperem a Rockstrowem. Nie zgadza się jednak wiek. W 1971 roku miał 28 lat, a porywacz według zeznań świadków około 40. W latach 70. reporter jednej z gazet zapytał nawet Roberta, czy potwierdza, że to on jest Cooperem. Ten udzielił enigmatycznej odpowiedzi. Nie wykluczam tego. Zafascynowany sprawą dziennikarz śledczy Thomas Colbert był przekonany, że Rockstraw jest słynnym przestępcą. Zebrał ponad 40-osobowy zespół ekspertów, wśród których znalazło się kilku byłych agentów FBI. Podczas własnego dochodzenia znaleźli szereg dowodów, które miały potwierdzać winę Roberta Rockstrowa. Między innymi poddano analizie grafologicznej korespondencję pochodzącą rzekomo od Dana Coopera, która przez lata spływała do amerykańskich redakcji. Colbert założył, że jeśli przestępca przeżył skok, z pewnością chciałby o sobie przypomnieć i chwaliłby się brawurową kradzieżą. Pierwszy z listów ukazał się na łamach Reno Gazette. Autor wiadomości dziękował za gościnność mieszkańców okazaną mu po porwaniu samolotu. FBI krytycznie podeszło do wielu z tych listów, określając je mianem niedorzecznych. Agenci zbadali jednak część wiadomości, bo wspomniano w nich o faktach nieznanych opinii publicznej. Zespół Thomasa Colberta powiązał pojawiające się w listach kody z życiorysem Roberta Rockstrowa.
FBI nie zgodziło się jednak z tymi rewelacjami. Podważono metodologię zespołu badawczego, uznając, że pod ich tezę można dopasować w zasadzie każdego podejrzanego. Thomas Colbert opisał własne śledztwo w książce pod tytułem The Last Master Outlaw. Zagadkę lotu 305 Rackstraw zabrał do grobu. Zmarł w 2019 roku w wieku 75 lat. Thomas Colbert przesłał rodzinie podejrzanego dość osobliwe kondolencje. Chociaż ja i mój zespół jesteśmy głęboko przekonani o tym, że właśnie odszedł prawdziwy Dan Cooper, nie zapominajmy, że Robert Rackstraw był także kochającym ojcem, mężem, dziadkiem i pradziadkiem. Składamy wyrazy najgłębszego współczucia całej rodzinie Roberta. Colbert oficjalnie zakończył wtedy swoje śledztwo. Do dziś stanowczo twierdzi, że to on rozwikłał największą zagadkę w dziejach FBI. Oskarża służby, że jedynym powodem nieuznania wyników jego pracy jest wstyd, że to nie słynne FBI, a zwykły dziennikarz przyczynił się do wytropienia Dana Coopera. Przedłużające się śledztwo pochłaniało coraz większe koszty. Nie ustalono jednak żadnego konkretnego dowodu co do dalszych losów Dana Coopera. Agent Lawrence Carr z oddziału FBI w Seattle powiedział: to jedyna nierozwiązana sprawa porwania samolotu w USA. FBI dąży do tego, by sprawy kryminalne miały stuprocentową wykrywalność. Jesteśmy zdeterminowani i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać tę zagadkę. W 2009 roku powstała nowa grupa badawcza, Cooper Research Team. Na jej czele stanął paleontolog Tom Kay. Zespół składał się z wybitnych naukowców, którzy zaoferowali FBI pomoc w ponownej analizie zebranych dowodów przy użyciu najnowszej technologii. Za swoją pracę nie pobierali wynagrodzenia. Drobiazgowej analizie zostaje poddany krawat znaleziony na pokładzie Boeinga. Przy pomocy mikroskopu elektronowego zbadano setki drobnych cząstek pozostałych na krawacie. Zidentyfikowano na nim zarodniki rośliny z rodziny widłakowatych. Przypuszczalnie pochodziły one z jakiegoś leku. Znaleziono też ślady metali, bizmutu i aluminium. W 2011 roku Tom Kay ogłasza, że na krawacie zostają zidentyfikowane także cząsteczki tytanu. Ten metal nie był powszechnie używany w przemyśle w latach 70. Pojawiają się kolejne domysły dotyczące zawodu porywacza. Tytan wykorzystywany był często przez zakłady chemiczne. W połączeniu z aluminium służył do przechowywania wyjątkowo żrących substancji. Przypuszczano, że Cooper mógł zawodowo zajmować się obróbką metali. Rok 2017 przynosi kolejne informacje o właścicielu tajemniczego krawata. Wśród zabezpieczonych cząstek naukowcy odnajdują tak rzadkie substancje jak siarczan ceru i strontu. W latach 70. wykorzystywano je podczas produkcji samolotów takich jak Boeing. Można więc domniemywać, że Dan Cooper pracował w przemyśle lotniczym. To wyjaśniałoby jego obszerną wiedzę z zakresu budowy i działania porwanego Boeinga 727. Ponadto wspomniane wcześniej związki chemiczne wykorzystywały też fabryki produkujące kineskopy. W 1971 roku w Portland, gdzie rozpoczął się lot 305, znajdowały się przynajmniej dwie takie firmy. Czy Dan Cooper był ich pracownikiem? Tego nie udało się potwierdzić. Tysiące Amerykanów zafascynowanych tajemniczą aurą otaczającą tę sprawę prowadziło śledztwa na własną rękę. Historia Dana Coopera obrosła w USA legendą. Porywacza porównuje się do Robin Hooda, który okradł bogatych i udowodnił, że można oszukać system. W Vancouver, stan Waszyngton, corocznie odbywa się festiwal CooperCon na cześć nieuchwytnego przestępcy. To 3 dni pełne dobrej zabawy, a także naukowych prezentacji wielu opracowań dotyczących tej sprawy. Na festiwal przybywają tłumnie eksperci oraz autorzy książek, których zainspirowała zagadka lotu 305.
Wydarzenie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i przyciąga do Vancouver rzesze turystów z całego świata. W 2016 roku FBI formalnie zamknęło trwające 45 lat śledztwo o kryptonimie Norjak. Całe dochodzenie kosztowało więcej niż suma, której zażądał Dan Cooper w ramach okupu. Emerytowany agent Ralph Himmelsbach stwierdził: musimy zaakceptować taką możliwość, że już niczego więcej się w tej sprawie nie dowiemy. Wydaje mi się, że po prostu trzeba z tym jakoś żyć. Agenci podkreślają, że śledztwo zostanie wznowione, jeśli tylko pojawią się jakieś nowe, przełomowe informacje. Dowody rzeczowe zebrane podczas wieloletniego pościgu za Cooperem są zabezpieczone w głównej siedzibie FBI. Choć zagadka Dana Coopera nie została rozwiązana, to całe zdarzenie przyczyniło się znacząco do zmian w lotnictwie. Wprowadzono szczegółową kontrolę bagaży pasażerów, zamontowano wykrywacze metali oraz zaostrzono kontrolę dokumentów podczas odprawy. Federalna Administracja Lotnictwa zastosowała istotne usprawnienie we wszystkich samolotach typu Boeing 727. Maszyny te posiadają specjalny klin, uniemożliwiający wysunięcie schodów podczas lotu. Ten element został nazwany Cooper Vane. Dan Cooper zmienił lotnictwo, choć sam pozostał nieuchwytny. Kolejny premierowy odcinek podcastu Opowiem Ci Historię już w przyszły poniedziałek o 20:00. Zapraszam, Kamil Barnowski. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.